taką szkolną. Pracuję tutaj w szkole, w zespole szkół specjalnych. A to jest Kasia, moja podopieczna, która jest uczennicą i wychowanką internatu. Chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć nieco o temacie cukrzycy oraz porozmawiać z Kasią na ten temat. Cukrzyca to jest choroba metaboliczna, która wiąże się z niedostatecznym wydzielaniem przez organizm hormonu o nazwie insulina, który reguluje stężenie cukru we krwi. Mając cukrzycę, pacjent musi się liczyć z wieloma ograniczeniami, jednak jest to do zrobienia, jeżeli będzie pamiętał o trzech podstawowych rzeczach. Osoba zmagająca się z cukrzycą musi stosować odpowiednią dietę, o której zaraz sobie porozmawiamy z Kasią. Musi przyjmować leki, aczkolwiek nie jest to konieczne w każdym przypadku, jednak najczęściej musi przyjmować insulinę. W dodatku osoba z cukrzycą powinna ćwiczyć regularnie, uprawiać aktywność fizyczną. Mamy tutaj na stole pewne grupy produktów, których przyjmowanie jest zalecane podczas cukrzycy. Są to produkty z niskim indeksem glikemicznym, które pomagają regulować stężenie cukru we krwi. Kasiu, mogłabyś mi powiedzieć, które produkty może jeść osoba zawierająca cukrzycę, a które nie są jej zalecane? Które tutaj z tych rzeczy są to zdrowe rzeczy? To jest sałata, zdrowe pomidory, papryka, to jest, nie wiem, co to jest, znaczy to... Rzodkiewka. Rzodkiewka. I tu jest jeszcze... Zdrowe marchewka, paczuszka, serek. Możesz pokazać, Kasiu, co byś zjadła, żeby utrzymać dobrą formę w cukrzycy. To. Kasiu, byś mogła jeść. Dobra. To. Cały talerz pełen zdrowych warzyw, które jak się nazywają? Czyli warzywa, pomidory, papryka, jakawka. Super. Co jeszcze, Kasia? To. Kolejny pełen talerzyk. Wymień te rzeczy na talerzu. To jest tak. Marchewka, tak. Serer, to jest chyba patuszka, to jest chyba ten, tak? Koperek. Koperek. A to duże? To jest ogórek. Pewnie, że tak. Ogórek. Daj sobie na bok, proszę. Ogórek. I co jeszcze, Kasia? A co powiesz o tym talerzu? Jak myślisz, mogłabyś jeść takie rzeczy, żeby utrzymać dobrą formę? No tak, czyli są to owoce, czyli myślisz, że są zalecane? Nie. Tak, myślisz? Ja bym ci powiedziała, Kasiu, tak. Owoce są zalecane, aczkolwiek nie aż w takich dużych ilościach jak warzywa, gdyż owoce zawierają dosyć dużo cukru, jednak są to cukry proste, jak w przypadku jabłka, które są zalecane osobom chorym na cukrzycę. Z tym, że muszę tutaj, Kasiu, tobie przypomnieć, że banan ma bardzo dużo cukru i nie jest to cukier prosty, tylko cukier złożony. No i akurat banana, owszem, możesz jeść, ale jednak, żeby nie była to za duża ilość. Dobrze, myślę, że tak jeden na dwa dni, raczej nie więcej, Kasiu. Dobra, ale uznajmy to, że są to zdrowe produkty, które jak najbardziej możesz, Kasiu, spożywać. Dobra. Co jeszcze myślisz o innych rzeczach? Które rzeczy byś mogła zjeść? Zdrowe rzeczy, to cię tak, bez cukru ci to... Tak, podpomyłki bez cukru. Trzeba jeść dużo, jeść warzywa, bo jest takie zdrowe rzeczy. No i tutaj nie patrzeć się, bo to po prostu niezdrowe, fulgle, takie są rzeczy, to tu jest taka zdrowa rzeczy. Każdy człowiek, czy ja, czy Kasia, składamy się w 3/4 z wody, dlatego musimy uzupełniać bardzo często taką szklaneczkę wypijać, minimum kilka razy dziennie, najlepiej litr. Litr to absolutne minimum, najlepiej 2 litry. Co Kasia zawsze robi, bo Kasia wie, jak woda jest ważna dla naszego organizmu. No nie, Kasiu? Lubisz wodę? Tak, lubię. Tak? Często pijesz wodę? Tak. Woda jest też zalecana w cukrzycy, gdyż pomaga regulować stężenie cukru we krwi. W sposób co prawda delikatny, ale bardzo niezbędny. Dobra, ja to powiem tak, że woda... ja piję po prostu codziennie piję wodę, codziennie. I mam wodę w butelki, piję po prostu codziennie i po co woda jest, bo po to ja popiję, to będzie niski cukier, na przykład 98, 108, różny taki cukier jest niski, to ja popiję wodę dużo. Smacznego, Kasiu, poczuj się rzodkiewką. Dobra.